Cześć, witajcie, jestem Futrzak i to jest ostatni odcinek. Zagrajmy w Terrarię, nie wiem, przygody w Terrarii, byle co, ale odkryłem, że jak wcisnę F9, coś się dzieje, nie mam pojęcia co, ale to chyba coś mi się z grafiką dzieje. Nie wiem, ale zostawmy tak. I co? No i będziemy odkrywać świat Terrarii, albo raczej ja będę, bo podejrzewam, że wy znacie tą grę trochę lepiej niż ja. Tutaj potwory do mnie się napierają. Dobra, teraz co by tutaj zrobić w tym domku? Najpierw zrobię tak go trochę powiększe. I może zrobimy jakieś schody do ala kopalni. Wiem, zrobię schody w dół i schody w górę. Można takie coś? Nie. Nie można. Dobra, to jeśli tutaj się gdzieś osadzę, to tutaj będzie moja kopalnia w takim razie. Jakby tu teraz ładnie zrobić schody. Pochodnia na czwórce. Wow, wow, wow. Chyba zaraz się naprawdę gdzieś przedostanę. Trochę to powiększę. Ile tam do końca dnia? Do końca nocy, wybaczcie. I teraz, o, wiem. Może sobie zrobię nowego crafting table, bo dobra, nie będę go robić. No i pewnie widzicie. Widzicie pewnie okienko, że ktoś się zalogował. No, wybaczcie. To jest naprawdę fajne. Naprawdę mi się to podoba. Ale mi się wydawało. O, i już uciekał chyba. O, teraz będzie się dobrze tutaj skakało. No. Ale wciąż jest inaczej. Chyba tutaj jest. Nie, już nie dosięgam, więc znaczy, że jest już dobrze. O, no, teraz są ładne schody. Jeszcze tylko pochodnie tutaj damy. O. Pięknie, pięknie. Jestem normalnie dumny z tego domu. Aha, czyli dopiero jak coś położę. Escape, o. To muszę najpierw... Co to daje? Amunicję jakaś. To musi mi się pokazać znak, że mogę to położyć, ale... Ja w ogóle nie mogę tego położyć. Ten już tutaj idzie. O! Super. Super. Mi się tam podoba. Nareszcie postawiłem normalnie te drzwi. A te drzwi się niszczą, jo? Tak? Tak wydawało mi się, że tak. Bo oni po prostu tak na nie... Schodzić? A tam jest drugie wejście. To dobra, to pójdziemy przez tamto. Ale jeszcze poodkrywam trochę craftingu. O, spróbujemy.
Tak. Myślę, że to może ma szansę na zdobycie tytułu jedne z lepszych wydanie 2,42, no w końcu 2,5 euro. Bo myślę, że 3 dychy za to, albo nie wiem ile teraz euro chodzi, ale normalnie to gra kosztuje około... kosztuje około... 9,99 euro. O. No dobra. Cokolwiek to znaczy. Albo dobra, pójdę jeszcze do domu na chwilę. Tak jakby domu. Tutaj sobie damy Escape, Workbench, 9, tu, Escape, a nie mogę zrobić sobie, przecież mam trochę stone bloków. Aha. A więc to chyba tak to działa, 6. No, no właśnie, no właśnie. Jak, przecież tylko ja na to mogłem wpaść. Tutaj strzały jakieś. Jakieś strzały są. Ale ja bym chciał sobie zrobić... Czekajcie, czy w ogóle istnieje coś takiego? Nie, jest tylko iron. Iron. Jest, czyli copper, czyli nie ma kamiennych narzędzi. Ale ciekawe, czy to jest copper? Nie, to jest co innego. To dobra, to idziemy po to. A można zrobić takie coś jak skrzynkę? Furniture, workbench. Nie. Chest, jest chest. Iron bar potrzebuje, no to słabo. Nie, to jest stone. To dobra, to idziemy tam. Hop. Wow. Jak on mnie widzi? Jakoś to idzie. O nie, ja nie chciałem tego postawić, ale dobra, niech już tam będzie. Może uda nam się tutaj przekopać.
Bo po prostu zrobię sobie schody. Nie. Nie. O tak. Upierdliwe strasznie. Nie umiem w to grać. O Boże, mam zaskoczyć. Jest tu jakaś lina. O, tam widzę slajma. No właśnie. Dobra, mam trochę tego copper. To jest bodajże siarka. Nie pamiętam. Nie, nie siarka. Coś innego. Nie mam pojęcia. Siarka nie, coś takiego. Ale widocznie mi się kojarzy z siarką. Ale na pewno nie jest to siarka. Siarczana zbroja, siarczany miecz. Hop, hop. Nie wiem, czy sobie znalazłem ładne miejsce, czy nie. Bo jeszcze po prostu nie rozpoznaję. Ale to tak jest. Pamiętam, jak zaczynałem przygodę z Minecraftem, to w ogóle pamiętam, że w pierwszej lepszej grocie, a teraz to człowiek taki wymagający, jakiś pięknych miejsc szuka. Dobra, zobacz. O, mogę zrobić jakiś piecyk. No to weźmy go, może zróbmy. Postawmy tutaj. O. Ale co w tym... O, jakiś copper bar. A zobaczmy, co jest to potrzebne do zrobienia copper pickaxe. Copper bar właśnie. A to się robi z copper ore. Aha, no dobra. Myślę, że z tego copper ore w ogóle nic się nie da zrobić. A więc dobrze, więc sobie to schowajmy. Schowajmy. A mogę zrobić już sobie ten? Copper pickaxe. Nie, 12 copper barów. Zobaczmy na przykład, ile brakuje na... Nie na wooden, copper, na miecz. Bo miecz się chyba bardziej mi przyda. To nie ma mieczy, ale jest copper hammer. To 10, to chyba najpierw zrobię tego. Więc idziemy kopać, rozumiem. Ha, wow. To łatwo się... Co to za mną? Aha, to strzałka. Tutaj łatwo się odnaleźć, tak. Hej, gdzie jesteś? Idź w prawo. W Minecraftie tak łatwo nie jest. Wow. A one pływać też umią. Wow. To było coś. Au. Nie chcę umrzeć. Tam na początku, jak się urodziłem, zrespiłem, pojawiłem, urodziłem, tam był jakiś człowiek. A już nie chciałem się ten ośmieszać i w ogóle coś do niego mówić, bo... Jupi! Wow! Jak się wychodzi na powierzchnię? Co on pływa, się potrafi, że on musi tak ten... No i co? No do góry. Co za łaz. A pochodni pod wodą umiesz używać też. Cienios. Dzień zachodzi. Słońce zachodzi, to znaczy.
Rozwaliłem go od razu. Żołądź? Nie wierzę, że żołędzia mam. No, użyj tego. Nawet tu nie dojdziesz. Nie mówiłem. Koleś mi się wbił do chaty. No, no, wychodź, wychodź. Zaraz umrę. Jest. Przeżyłem. Dobrze. Dobrze, więc... Już dzień zachodzi. O, wiem. Pytanie na ten odcinek to jak się robi łóżko. Bardzo mi się to przyda. Ponieważ w ogóle nie mam pojęcia. Już mam 8. No, super. Dobrze. A więc jeśli chciałbyś być informowany o tym, że wrzuciłem nowe wideo, zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału. Jeśli Ci się wideo podobało, możesz mi to powiedzieć poprzez kliknięcie przycisku fajne znajdującym się pod filmem. Jeśli uważasz i się zlitujesz nade mną, że naprawdę nie potrafię w to grać, możesz mi pomóc w jakiś sposób, pisać w komentarzu, co mogę teraz robić, ponieważ w ogóle nie mam pojęcia co. To by było na dzisiaj na tyle. Ja zapraszam jeszcze na swój kanał. Tam są jeszcze różne serie, w których robię z siebie niższego idiotę i wygląda na to, jakbym w ogóle wiedział, co robię. Nie tak jak to. To by było dzisiaj koniec.